Mądry wywiad RMF FM. Szef Kancelarii Prezydenta Władysław Stasiak, dzień dobry. Kłaniam się, dzień dobry. Rozczarowany? Czym? Tonem, nastrojem, stopniem emocjonalnego zaangażowania Putina? Nie, no chyba nie tak. Ja prawdę mówiąc nie spodziewałem się jakichś nadzwyczajnych rzeczy, jakichś nadzwyczajnych przełomów. Powiedziałbym tak, dobrze, że pan premier Putin był w Katyniu, bo każdy hołd oddany ofiarom Katynia się liczy, natomiast przełom na pewno nie przełom. Nie było w panu, czy nie ma w panu takiego poczucia, że za mało w tym Putinie było człowieka przejętego tragedią, a za dużo takiego chłodnego polityka, żeby nie powiedzieć dawnego kagiebisty? Ja nie spodziewałem się jakichś przełomów w tej sprawie. Jak powiadam, dobrze, że pan premier Putin się zjawił w Katyniu. Natomiast widzimy też, że jest wielka droga przed nami. Taka, to się nazywa drogą pojednania, tylko że na drodze pojednania muszą być czytelne, bardzo mocno widoczne znaki. Znaki, czyli na przykład otwartość archiwów, czyli na przykład odtajnienie materiałów z umorzonego śledztwa. No właśnie, na przykład tych znaków dobra edukacja. No ale myślę sobie tak, że jeżeli mamy postępować na tej drodze, no to one muszą się pojawić. Nic innego, jak tylko rzeczywistość weryfikuje to, czy idziemy w dobrą stronę, czy nie. I to się okaże bardzo wkrótce. A z takim Putinem i z taką Rosją warto świętować w Moskwie 9 maja? Myślę, że warto, skoro będą przedstawiciele całej koalicji antyhitlerowskiej, skoro będzie mowa, można będzie, i to jest właściwie klucz sprawy, jeżeli będzie można zaznaczyć olbrzymi wkład Polski w zwycięstwo, w wojnę w ogóle, wielkość polskiej ofiary, no i chociażby to, że już będą jednostki, będzie oddział polskich sił zbrojnych, nie było w 2005 roku, jeżeli nasz udział będzie adekwatny do innych członków koalicji antyhitlerowskiej, myślę, że warto. Prezydent podjął już decyzję, czy ta decyzja wciąż przed nami? Prezydent chciałby pojechać, ale dokładnie w tym duchu, jakim mówię teraz, chciałby pojechać do Moskwy, natomiast jeżeli będzie to przygotowane odpowiednio, zorganizowane należycie i Polska, nie prezydent, nie taka czy inna osoba, ale Polska będzie reprezentowana w taki sposób, żeby nasz wkład w drugą wojnę światową był należycie, czyli godnie wyrażone. Panie ministrze, ale ja nie rozumiem jednego. Co tu ma być papierkiem lakmusowym? Co ma być takim argumentem przesądzającym albo za, albo przeciw? Czy to ma być miejsce prezydenta na trybunie honorowej? Wszystko jest ważne. I jak powiadam, dobrym krokiem już jest to, że jedzie pod oddział polskiego wojska, dlatego że będą jednostki z Francji, Wielkiej Brytanii czy Stanów Zjednoczonych, będzie jednostka polska. To jest krok w dobrą stronę. Nie było tego w 2005 roku. Myślę, że każdy element tak naprawdę, i wszyscy o tym dobrze wiemy, ma swoje znaczenie, gra tak, żeby to było godnie i żeby Polska była godnie reprezentowana. Czy będziecie przypatrywać się rosyjskim propozycjom i w zależności od nich podejmiecie decyzję, będziemy, tak? Pracujemy już teraz, rozmawiamy, przygotowujemy. Pośpiechu jakiegoś gwałtownego nie ma. Ostateczne ustalenia z tego, co wiem, w ogóle odnośnie tej uroczystości mają zapadać gdzieś koło dopiero 20 kwietnia, także tutaj nie ma jakiejś polskiej galopki. Natomiast robimy wszystko. Mówię robimy, bo to nie tylko jeden czy drugi urząd, ale cała polska administracja. I z tego też mam jakąś satysfakcję, że udało się zaprosić do współpracy wiele instytucji, działamy razem. Będziemy podejmowali taką decyzję, która będzie najlepsza z punktu widzenia polskiego. Ale będziecie po 20 kwietnia, tak? Nie. Myślę, że wcześniej, ale wykorzystamy dobrze ten czas. To kiedy ta decyzja? W tym tygodniu, w przyszłym? W takim momencie, który będzie dobry i stosowny. Tak robią wszyscy na świecie i tak powinno być. Nie ma w nas wahania, natomiast jest to dobre przygotowanie. I myślę, że w końcu powinniśmy tak zacząć w Polsce działać. Sprawnie, odpowiedzialnie, grać zespołowo, oceniać należycie sytuację, podejmować decyzje w stosownym momencie. A zaproszenie dla generała Jaruzelskiego do samolotu wciąż aktualne? No tak, to znaczy... No a przybierze jakąś formę oficjalną? Bo generał potem, jak pan powiedział, że znajdzie się dla niego miejsce, się wzburzył, powiedział, że miejsce to dla walizki może. Powiedziałem, że nie zabraknie miejsca, to jest jednak istotna różnica, więc warto dobrze tego wysłuchać. Ale po drugie, ocena działalności pana generała Jaruzelskiego w PRL-u nie ulega zmianie ani o jotę, bo jest jednoznacznie negatywna. Inna być po prostu nie może. Natomiast to jest raczej ludzki, normalny gest, który myślę, no też o to wiele ludzi walczyło, żeby stać było dzisiaj na ludzki, normalny gest. A prezydent cały czas chciałby zdegradować Wojciecha Jaruzelskiego? Chyba zupełnie inna debata, decyzje w innym czasie. Nie, powiadam, ocena działalności generała Jaruzelskiego to jest inna historia i ona się ani o jotę nie zmienia. Natomiast ja się dzisiaj jak można jednym tonem, czy jednym tchem, czy jeden człowiek może mówić o tym, że należy zdegradować Jaruzelskiego, że należy pozbawić go zaszczytów i tytułów, a z drugiej strony chętnie go widzieć na pokładzie własnego samolotu. To są bardzo proste rzeczy, kiedy Polska powinna być krajem, który ma spójny pogląd, spójne oblicze. Jak powiadam, w takim momencie powinno nas stać być na normalne, humanitarne gesty. Ale oblicze Polski to Lech Kaczyński i Wojciech Jaruzelski? Nie, oblicze Polski to Lech Kaczyński. To jest prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Nikt nie ma co do tego wątpliwości. To Wojciech Jaruzelski jest kim?
No to nie wiem. No nie, pan mówi wspólne oblicze Polski, więc pytam, czy to wspólne oblicze Kaczyński-Jaruzelski? Prezydent reprezentuje wspólne oblicze Polski. Prawdę mówiąc, no nie, w ogóle się nie będę bawił w takie wycieczki. Prezydent w Polsce jest jeden. A kiedy zwolennicy prezydenta mówią, że zaproszenie Jaruzelskiego jest niepotrzebne i żenujące? Mają prawo wyrażać swoje opinie. Prezydent ma prawo do ludzkich gestów. A prezydent odznaczy Ryszarda Kuklińskiego przed tym wyjazdem, bo też takie oczekiwania są. Tego nie wiem. To decyzja prezydenta. Zobaczymy. Ale to jest rozpatrywany pomysł. Myślę, że warty zastanowienia. Jest jakiś wymarzony przez prezydenta termin wyborów prezydenckich? Nie. Każdy termin oczywiście zgodny z prawem. Bo lada dzień Bojko Komorowski przyjdzie i zaproponuje jakiś. To dobrze, konsultować trzeba. Natomiast myślę, że każdy dobry termin jest po prostu dobry. No. Trzeba wygrać. A pan zdecydował się już na walkę? Na walkę, ale jaką? Gdzie? O Warszawę? O Warszawę, walkę o Warszawę. Mam co robić teraz w kancelarii, naprawdę. Sporo. Politycy PiSu mówią, że na 90% pan będzie kandydatem PiSu na prezydenta. Na razie przygotowujemy główne obchody w Katyniu. To za chwilę. Ja wiem, że pan ma co robić. W kancelarii zawsze ma co robić. Później Moskwa i właśnie wbrew... W ogóle to, swoją drogą, wie pan, to jest zastanawiające, że mało kto chciałby, żeby polskie inicjatywy, polskie przedsięwzięcia, jeszcze raz przypomnę, jednego mamy prezydenta w Polsce, to bardzo stanowczo to przypominam. I to jest trochę o naszej podmiotowości też uwaga i naszym poczuciu tego, kim jesteśmy. Ale mało komu w tych wszystkich głosach zależy, żeby coś było przygotowane dobrze, porządnie, sensownie, godnie z punktu widzenia polskiego, tylko to jest takie szybko. To trochę nie tak. Panie ministrze, chyba się pan zapędza. Chyba się nie zapędza. Chyba niepotrzebnie pan to mówi. A chyba potrzebnie. Po prostu jest oczekiwanie na decyzję prezydenta i to jest normalne, że wszyscy zadają pytanie, jaka będzie to decyzja. No to ja rozumiem, ale dlaczego szybko? A kto chce szybko? A wielu. No na przykład kto? A pan nie przed chwilą nie chciał? Nie, ja pytałem, kiedy będzie decyzja. No to właśnie mówię. Nie, to pan mówi, że ja chcę szybko. Nie, ja pytam kiedy. No to ja mówię w stosownym czasie. Tak jak we wszystkich krajach, które się do tego starannie przygotowują, wszystkie kraje prowadzą w tej chwili uzgodnienia, negocjacje, stawiają pytania, nawet warunki dotyczące tego, i to jest normalna, powszechnie przyjęta procedura. My powinniśmy równie dobrze działać. A wy postawili się warunki? Tak, oczywiście. Czy Rosja wie, jakie są warunki udziału prezydenta w tych uroczystościach? Jasne. To działa się już Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Władysław Stasiak, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.